są zajęcia z fitnessu, jest gra w piłkę halową, jest gra w piłkę siatkową. Ten obiekt żyje tak naprawdę przez 12 godzin każdego dnia. Gram na komputerze, na internecie sobie siedzę. Czym mam być? Złodziejem? Gdzieś się złodziejem? Gmina Somianka to leżąca w powiecie wyszkowskim nadburzańska gmina, która z roku na rok przyciąga coraz więcej turystów. Wszystko za sprawą położenia w widłach rzek Bug i Narew. Gmina jest tak naprawdę typowo rolnicza, natomiast duża część gminy jest to tereny letniskowe, bardzo atrakcyjne ze względu na usytuowanie gminy, gdyż 30% gminy Somianka znajduje się w obszarze Natura 2000. Piękne i nieskażone tereny zachęcają do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Czy wiecie, że nasz region może się poszczycić ponad 300 drewnianymi zabytkami architektury sakralnej? Gmina Somianka jest bardzo bogata w zabytki. W naszej gminie mieści się zabytkowy kościół z XVIII wieku, cały drewniany. To niewątpliwie jeden z piękniejszych zabytków architektury drewnianej na Mazowszu. Władze samorządowe, oprócz tego, że dbają o rozwój infrastruktury drogowej, inwestują też w sport i edukację. W tym, że obiekcie jest wybudowana sala sportowa, to tak naprawdę otworzyło dużo większe możliwości rodzicom, jak i młodzieży przede wszystkim na rozwijanie swoich umiejętności, jak również kondycji fizycznej. Ta inwestycja tak naprawdę tych ludzi połączyła. W tej chwili nie tylko odbywają się zajęcia w szkole, ale poza lekcjami ta sala żyje. Są zajęcia z fitnessu, jest gra w piłkę halową, jest gra w piłkę siatkową. Ten obiekt żyje tak naprawdę przez 12 godzin każdego dnia. Gmina, w której mieszkańcy dbają o ochronę środowiska. W gminie Somianka od kilku lat realizowane są programy budowy instalacji solarnych. Ten projekt niesamowicie cieszył się popularnością, co tak na dobrą sprawę pomogło zarówno poprawić jakość powietrza w naszej gminie, ale również zadbać o komfort mieszkańców. W gminie działa lokalne centrum kompetencji, które powstało dzięki projektowi Mazowszanie. Zarówno młodzież, jak i dorośli mogą korzystać z internetu, korzystać z drukarek, z drukarki 3D, z szerokopasmowego internetu. To tak naprawdę ułatwia mieszkańcom życie. Gram na komputerze, na internecie sobie siedzę. Lubię też oglądać filmy i tete. Czym mam być? Złodziejem? Ale się złodziejem? Tak. Internet jest do tego, żeby oglądać różne rzeczy, ściągać różne gry. Nie za bardzo lubię grać na komputerze, wolę jeździć na rowerze. Jest to miejsce spotkań głównie młodzieży i dzieci, ale także osób starszych.